Pierwszy raz po 20 latach została wykorzystana rampa kolejowa pod Lęborskim Drętowem, a to wszystko za sprawą Lęborskiego 1. Batalionu Zmechanizowanego, który szykował się do pierwszego w tym roku wyjazdu na poligon wojskowy w Drawsku Pomorskim. To pierwszy nasz poligon zimowy w tym roku. No i można powiedzieć, że pierwszy od 20 lat załadunek na rampie w Lęborku tutaj, bo do tej pory ładowaliśmy się w Słupsku. Było to troszeczkę uciążliwe, w związku z tym trzeba było tam dojeżdżać. No ale w tym roku już ładujemy się u nas. Przy jednostce jest to wygodniejsze. W szkoleniu poligonowym bierze udział cały stan batalionu. Jest to około 600 osób. Tutaj zaangażowanych jest około 100 osób do załadunku. Nad sprawnością załadunku ciężkich bojowych pojazdów piechoty czuwał pion transportu wojskowego. Nie lada wyczynem było umieszczenie pojazdu na rampie bądź platformie kołowej. Kierowca, mechanik prowadzący gosienicowe bojowe wozy piechoty niewiele widzi, dlatego też wzrokowo porozumiewał się z żołnierzem manewrowym, który za pomocą chorągiewek pokazywał, w którą stronę i ile centymetrów może się pojazdem przemieścić na rampie. Ci panowie z chorągiewkami, tak, są to nasi wprowadzający. Oni mają za zadanie wprowadzić sprzęt tutaj na wagony, tak żeby nikomu nic się nie stało, bo jak widać, rampy są i wagony bardzo wąskie, praktycznie wszystko jest wyliczone na milimetry i jego zadaniem jest to, aby ten pojazd bezpiecznie znalazł się na wagonie. Proces logistyczny przeprowadzanej akcji jest długi i żmudny. Wszystko zaczyna się od planowania takiego, można powiedzieć, na papierze. Zaplanowania, ile sprzętu jedzie, jak to ma jechać, jaki jest rozkład tego sprzętu na wagonach, zamówienie oczywiście tutaj przy współpracy z PKP Cargo, zamówienie wagonów, zamówienie też wagonów dla ludzi, bo też ludzie będą jechali tutaj tym transportem operacyjnym. No a później już przystępujemy do takiego działania przygotowania sprzętu, organizacji już tak typowo tutaj u nas w jednostce. Na ćwiczenia zostało zabranych ponad 30 pojazdów gąsienicowych, a także około 30 pojazdów kołowych, Honkery i Stary 266. Żołnierze do swojej jednostki wrócą pod koniec lutego.